Przyszedł stary do baru, nikt nie wiedział kim był. Z dupami usnął i po kilku dniach wstał, a to był jego syn. I poszedł ze zapolić. Spotkał koleżankę z pierwszej klasy. Kiedy podszedł do niego twój stary pijany, to go wyruchał i zapłodnił analnie swojego brata. Swoją wysoko rozwiniętą intelektualnie koleżankę jego brata, która była zacną panną, która lubiła twardy anal. Tak mu odwalił po alkoholu, że widział tylko monochromatyczne kolory. I został monochrome butterfly i Rafis go znienawidził, bo Sotars był jego ojcem. I grał w tajko. 727 pp. Dawidek i Jokuś go opluli, więc zagrał w każdy bit. Ale ssał jak Sotark z głosu, więc zaczął robić mapy. I stworzył Despacito 69. Które było lepsze niż Despacito 68. Lecz nie lepsze niż Despacito 70. I zaczął tworzyć Despacito 71, ale pominął je, bo Despacito 72 czekało. I nie wyszło. Poszedł się napić i był pijany, jak twój stary. Pijany, po samym kubusiu tylko. Więc popił Liptonem, pobiegł po chwili do toalety. Toaleta była zajęta. Poszedł do krzaków, wiewiórki go zaatakowały. Odgryzły mu przyrodzenie. Umarł z bólu. Żyje dalej! Zabierają go do szpitala. Ma specjalną operację, po której jest kobietą. I gwałci swojego syna. Tworzy hentaja na podstawie tego. Zarabia miliony. Buduje willę. Kosmici go porywają. Oddaje willę dla swojego syna. Nagrywa UFO porno i zarabia jeszcze więcej. FBI go porywa. Ucieka od nich. Łapią go kanibale. Budzi się w garnku? Wychodzi z niego? Nie ma nogi. Czołga się do najbliższego namiotu. Traci drugą nogę. Idzie spać? Budzi się ruchany w dupę przez jakiegoś murzyna. Zaczyna mu się to podobać. Okazuje się, że jest pośrodku niczego z nim. I umierają zgnieceni przez słonie. Ale jednak on jest superbohaterem. Bohaterem, który ma rękawice do fistingu analnego. Używa je wobec bezbronnemu 12-latkowi imieniem Jacek. A Jacek to rosyjski nazista z czarnobylskiego reaktora. Po słoniu nie zostało nic, bo go rozpierdolił Żyd. Żyd, który podcierał swój odbyt swoją własną brodą. Krzycząc przy tym, facet z brodą, dwie korzyści. Cipkę liży, dupę czyści. Ale po żydowsku. I Niemiec nie zrozumiał, więc myślał, że to ich przywitanie. Dużo Niemców przechodziło na judaizm. Przez co inni Niemcy mieli z tym problem. Już niedługo potem na ulicach pojawiły się nazistowskie banery. Polacy z wkurzeniem ściągali je. I spalali jak Rosjanie kopalnie. Niemcy wypowiedzieli Polsce wojnę. Niemcy wygrali wojnę, Czechy zaatakowały Niemcy razem ze Słowacją i Białorusią. I wygrali, zrzucając na Niemcy granat nuklearny, który rozwalił przy okazji połowę ich kraju. Utworzyli razem z Polską i Słowacją Unię Wielkiej, gdzie wszyscy żyli długo i szczęśliwie. Koniec! Pewnie myślicie, że to koniec naszej historii, a to dopiero początek. Widzimy się na serwerze Discord, jeśli chcecie do nas dołączyć i razem z nami się świetnie bawić. Do następnego i mam nadzieję, że tam się spotkamy.